Szanowni Państwo, znajdujemy się na Feliksówce w Knurowie przy szkole na Krywałdzie. Bardzo serdecznie chcemy Państwu podziękować za każdy dar serca przekazany na rzecz budowanej wiaty. Jest to możliwe tylko dzięki Państwu wsparciu poprzez spłacanie darowizn na rzecz kupca ziemi gliwickiej. Inwestycja jest prowadzona przez harcerstwo, ale okazało się, że do naszych działań przystąpił również Caritas Polska w ramach projektu Laudato Si. Pan Marek, który wchodzi w skład zespołu, chciałby również opowiedzieć Państwu, co jest w planach w ramach tego projektu tutaj na Feliksówce w ramach projektu Caritas Polska. Witam, Szanowni Państwo, znajdujemy się na Krywałdzie, na Feliksówce. W ramach projektu Caritas Laudato Si jest podejmowanych szereg działań. Między innymi możemy tutaj zauważyć, teren został utwardzony poprzez zakupienie kamienia. Są wykonane prace ziemne, będą montowane latarnie parkowe. W ramach projektu zostało zakupione drewno, z którego będzie wykonane kilka elementów tutaj na Feliksówce. Między innymi będą wykonane tablice przyrodnicze, będą wykonane ławy, będą wykonane miejsca do siedzenia. Tam w rogu będzie składzik na drewno. Drewno będzie wykorzystywane podczas ogniska. Jest to miejsce, w którym spotykają się harcerze. Nad całością tutaj czuwa ksiądz Piotr, znany wszystkim. No i dzieje się naprawdę dużo i no polecam odwiedzenie tego zakątku Knurowa wszystkim mieszkańcom. Szanowni Państwo, projekt Laudato Si to nie tylko część taka zakupowa typowo, ale przede wszystkim zaangażowanie społeczne. W czasie pandemii stwarzamy możliwości, żeby dzieci i młodzież mogła niejako wyjść sprzed komputera i zrobić to oto właśnie takie budowle. Jest to konkretna odpowiedź papieża Franciszka z projektu jego encykliki Laudato Si o tak zwanej bioróżnorodności. I to właśnie jest wykorzystanie naturalne drewna, czyli starych palet, również drewna leśnego, gdzie mogą schować się również inne owady, jeże. Buduje się takie właśnie systemy, które pozwalają niejako odradzać się przyrodzie. A oprócz tego również w najbliższym czasie będą zawieszone budki lęgowe dla ptactwa.